Nie? Najbliżej nas jest taki łuk triumfalny, to jest łuk Septymiusza Severa. Cesarz, który żył na początku III wieku, w 202 roku prześladował Kościół, bardzo dość tak stanowczo. To był cesarz, który pierwszy wydał edykt przeciwko chrześcijanom. W tym edykcie był ogłoszony zakaz przechodzenia na chrześcijaństwo, więc przede wszystkim ginęli ci, którzy prowadzili szkoły katechetyczne, byli nauczycielami w kościele, to w nich było to prześladowanie wymierzone. Więc łuk Septymiusza Severa. Na Forum Romanum są jeszcze dwa łuki, mianowicie łuk Tytusa i łuk Konstantyna. To są trzy łuki. Ostatni budynek na końcu, taki grzebień widać biały u góry, to jest Koloseum. A wcześniej w naszą stronę od Koloseum jest taka ogromna ceglana budowa, to jest Bazylika Maksencjusza i Konstantyna. I jeszcze jedno, co może byście zobaczyli, jest taki kościółek na planie kwadratu, dokładnie zrekonstruowany. To jest kościół Santa Maria Antiqua. To jest kościół, w którym najpierw był przechowywany obraz Salus Populi Romani. I ten kościół się spalił razem z całym forum w XII wieku. I wtedy obraz został przeniesiony do Santa Maria Maggiore. Dzisiaj ten kościół jest odnowiony, bardzo piękny. Może jeszcze z takich ciekawostek. Tam jest taka duża kolumna, to jest kolumna Fokasa, cesarz Konstantynopola, który podarował tutaj kolumnę papieżowi. Ale za tą kolumną Fokasa są takie trzy kolumny. Stąd się one nam zlewają, ale one są na planie koła. Tam była świątynia Westy, więc tam mieszkały przy tej świątyni Westalki, strażniczki ogniska domowego, kobiety, które ślubowały czystość. Były bardzo szanowane, czczone w Rzymie. Ale jeśli Westalka złamała ślub czystości, to ginęła w straszny sposób. Była zasypywana w ziemi, na żywca, zakopywana w ziemi. Dobrze. Mówiłem wam, że bazylika to jest nazwa pogańska. Stąd widać Bazylikę Cezara. To jest taki rząd podstaw do kolumn, baz kolumn. Schody i potem widzimy takie, tak, kolumny, które zostały zwalone, zostały tylko bazy, to jest Bazylika Juliusza Cezara.